W przypadku Kopczyńskiego myślę, że ograniczę się tylko do pewnej reklamy. Warto przeczytać jego książkę. Pokazuje ona właśnie Polska-Szwecja od Pokoju Oliwskiego do upadku Rzeczpospolitej. Pokazuje ona, jak niewykorzystaną szansą były nasze relacje z Szwedami, czyli no, że można by tutaj robić jakąś kontrakcję przeciwko Rosjanom wspólnie, no ale niestety nikt o tym nie pomyślał. Konopczyński Szwecją się zainteresował głównie z powodów takich, że wojna, druga wojna światowa go tam wcisnęła, trochę przypadkowo, ale to właśnie z przypadków człowiek docenia, jaki świat jest bogaty i jakie ciekawe tematy leżą, które są niespecjalnie takie oczywiste, a tym niemniej równie. Ważne. Ja sam jestem na to przykładem, taka znajoma fińska, szwedka, profesor z, z Wasy, ona znajoma mojej mamy, to był pierwszy, można powiedzieć, ze szwecją, kontakt, że tak powiem. Drugi to była taka szkoła letnia w Malmę, właśnie. Także widzicie, jak to czasem jest, a tutaj znacznie bardziej dramatyczny, ale też przypadkowy w sumie kontakt, prawda Konopczyńskiego. No i Konopczyński właśnie rozwija tą teorię o kontaktach polsko-szwedzkich i o tym, że można było robić ten sojusz. Myślę, że na tym zakończę, ponieważ przede wszystkim chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do tej książki, ponieważ prawdopodobnie nie doceniacie znaczenia Szwecji w polityce zagranicznej Polski i historii Polski, w tym kontekście, że to mógł być sojusznik ewentualnie. Z Konopczyńskim nie zgadzam się zupełnie, jeżeli chodzi o jego ocenę SAS-ów. Uważam, że jest uprzedzony do Niemców, no ale można mu wybaczyć. Pisał to w czasie II wojny światowej, także Niemcy to Niemcy jednak. No i natomiast książka jest bardzo dobra i tutaj polecam bardzo gorąco. I zaraz przechodzimy do kolejnej książki. Tak ja mówię, kilka słów o najważniejszych książkach.